Bezdomna fotografia, zróbmy coś razem. To projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Działaj Lokalnie oraz Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych Stopa. Uczestniczyło w nim 13 osób w wieku od 9 do 14 lat. Podczas realizacji projektu młodzież brała udział w zajęciach przybliżających problem bezdomności. Były to m.in. spotkania z podopiecznymi domu Monar Markot, warsztaty fotograficzne i integracyjna gra w kręgle z osobami bezdomnymi. Uczestnicy projektu robili zdjęcia bezdomnym i miejscom, w których można ich spotkać. Najlepsze fotografie zostały wystawione w szkole artystycznej. Chcieliśmy pokazać młodym ludziom, czym tak naprawdę jest bezdomność i z jakimi problemami borykają się osoby, których dotknęła taka sytuacja, mówi Anna Minkiewicz, koordynator projektu. Uważam, że młodzieży należy się rzetelna informacja na temat pewnych zjawisk, a osoby bezdomne to tak naprawdę tacy sami ludzie jak my i uważam, że takie wspólne zajęcia, integracja jest jak najbardziej słuszna. Uczestnicy projektu przyznają, że takie zajęcia uwrażliwiają i pomagają w zrozumieniu problemu bezdomności. Paru rzeczy się dowiedziałam właśnie o tym, że bezdomni to nie jest zupełnie ktoś inny od nas, że to są ludzie dokładnie z takimi samymi potrzebami jak my. Najbardziej mi się podobało właśnie, jak robiliśmy projekt budynku, gdzie będą właśnie pokoje dla tych bezdomnych, różne właśnie miejsca, które są właśnie tam potrzebne. I oczywiście dzień, w którym robiliśmy zdjęcia właśnie. Wtedy najbardziej wyobraźnię pobudowaliśmy i było naprawdę sympatycznie. Na tych warsztatach była poruszana tematyka bezdomności. Mówiliśmy, co to jest bezdomność, gdzie ją możemy spotkać, w jakich sytuacjach. Podczas warsztatów rozmawialiśmy z fotografem, jak robić najlepsze zdjęcia. Zajęcia mi dały taki inny pogląd na określenie bezdomność. Inaczej to wcześniej wyobrażałam sobie, a teraz wiem, że ludzie bezdomni to nie są tylko tacy, co śpią na ławkach, są brudni, to są tacy ludzie jak my, normalni. Na fotografiach próbowaliśmy przedstawić bezdomność w mieście, tak jak w budynkach i różnych rzeczach, które widzimy na co dzień. I nie dostrzegamy tak jakby tego. Wiesław Pieczuczyk jest mieszkańcem domu Monar Markot. Ma nadzieję, że działania, jakie podjęto w ramach projektu, będą dla młodzieży przestrogą. Ukazują naszemu społeczeństwu, jak wygląda rzeczywiście bezdomność, niekoniecznie ludzka, ukazując właśnie budynki, miejsca, gdzie ludzie, którzy są pozbawieni dachu nad głową, gdzie mieszkają, przebywają, tak zwanie koczują. Żeby po prostu kiedyś w przyszłości nie popełnili takich błędów, jak my popełniliśmy.